Witajcie w kolejnym odcinku Więziennych Opowieści. Tym razem opowiem Wam o dość specyficznym miejscu, jakim jest zakład karny w Tarnowie. Ale to jest też dobry powód do tego, żeby opowiedzieć trochę więcej o specjalnej formacji służby więziennej, jaką jest tak zwany GISW. Uwielbiam polskie skróty, czasami można sobie na nich połamać język. Chodzi o grupę interwencyjną służby więziennej, która potocznie zwana jest przez osadzonych Atandum. Skąd się wzięła nazwa Atanda? Nie mam pojęcia. Mogę się tylko delikatnie domyślać, dlatego że w niektórych kręgach Atanda znaczy tyle samo co uwaga, coś jak attention, attention please, krzyczą czasami Atanda, więc być może takie właśnie jest słowotwórcze pochodzenie etymologiczne tego określenia. No więc dla więźniów jest to Atanda, oficjalnie grupa interwencyjna służby więziennej, a panowie sami siebie zwą GISami. Ale w tym miejscu mała pauza i delikatne wyjaśnienie, dlaczego mówię o Atandzie w kontekście zakładu karnego w Tarnowie. Ano dlatego, że tam gdzie ja byłem, poznałem pod celą sympatycznego młodego człowieka, który za różnego rodzaju przekręty finansowe trafił do więzienia. No a że tych przekrętów dokonywał głównie w internecie na terenie całego kraju, no to zwiedził całkiem sporo zakładów karnych, bo w różnych miejscach kraju toczyły się przeciwko niemu postępowania. No więc był tak wożony z miejsca na miejsce i jakiś czas spędził również w zakładzie karnym w Tarnowie, a że doświadczenie, jeśli chodzi o właśnie zwiedzanie różnych zakładów karnych, miał duże, no to twierdził, że takiego koszmaru jak w Tarnowie to nie przeżył nigdzie. I opowiadał, że właśnie grupa interwencyjna służby więziennej tam interweniowała bardzo często, a że on był na oddziale półotwartym, czyli mógł dosyć często korzystać z telefonu, no i z tego przywileju korzystał. Oczywiście opowiadał, że jest taka zasada, że jeżeli Atanda biegnie z interwencją, to wszyscy osadzeni muszą, którzy aktualnie przebywają na korytarzu, na przykład w kolejce do telefonu, czy tam z jakiegokolwiek innego powodu, wszyscy muszą się położyć twarzą do ziemi, po prostu na płasko, jak te naleśniki, bo w przeciwnym wypadku Atanda kładzie wszystkich ciosem, pałą w tylną część kolana. No nie da się po czymś takim nie przewrócić. Takie są zasady i on o tym opowiadał, jak to wyglądało w praktyce. No okej, teraz trochę więcej powiem Wam o tej formacji, skąd się wzięła i jakie są jej główne zadania, jakie jest ich wyposażenie, a potem kilka soczystych faktów na temat zakładu karnego w Tarnowie. No więc pozornie mogłoby się wydawać, że takie jednostki szturmowe, że takie nazwę służby więziennej są tak stare jak sama służba więzienna, no bo ktoś tam musi tłumić na przykład bunty, ale tak nie jest. Oficjalnie ta jednostka została powołana do życia dopiero w marcu 2010 roku, ale już od 2004 roku były formowane tego typu jednostki w niektórych zakładach karnych, na przykład we Wrocławiu, w Nowym Sączu, czy też w słynnym skądinąd więzieniu mokotowskim w Warszawie. To były takie działania doraźne i spośród funkcjonariuszy służby więziennej dyrekcja zakładów karnych wybierała tych, powiedzmy, najbardziej fizycznie sprawnych, tych najbardziej, no niech będzie, brutalnych i bezwzględnych właśnie do pacyfikowania krnąbrnych więźniów. Ale to było trochę nieoficjalne i to było takie nieetatowe, jak to się fajnie nazywa, formalnie. Dopiero dyrektor generalnej służby więziennej Kajetan Dubiel właśnie w 2010 roku powołał do życia taką jednostkę, no, odpowiednimi przepisami. Zostało to wdrożone i w większości, choć nie we wszystkich zakładach karnych, takie jednostki istnieją. Nie ma oczywiście takich jednostek we wszystkich zakładach, takich zupełnie lekkich typu półotwartego i otwartego. Tam gdzie ja byłem,
też nie było na stałe takiej jednostki, no ale gdyby trzeba było, no to byliby w stanie chłopcy dojechać, myślę, że w 40 minut najdalej z innego zakładu karnego. No bo to tak jest, że te mniejsze zakłady karne bardzo często stanowią filię jakiegoś większego zakładu. No i w większych zakładach oczywiście takie jednostki istnieją. Byłem kiedyś osobiście świadkiem interwencji takiej grupy specjalnej. Ja co prawda widziałem to tylko przez szparę w drzwiach, no ale jednak było to no niewątpliwie wtedy dla mnie poruszające i robiące wrażenie. Cała sytuacja działa się na spacerniaku, jeszcze w tym pierwszym ośrodku penitencjarnym, gdzie byłem w tak zwanej celi przejściowej. No po jakimś tam tygodniu czy półtorej pobytu wybrałem się na spacerniak. No później chodziłem tam częściej i była taka sytuacja, że na spacerniaku obok, bo tu musicie wiedzieć, że te spacerniaki są oddzielane od siebie takimi wysokimi murami, no i różni osadzeni z różnych oddziałów w tym samym czasie odbywają spacer, ale tak naprawdę na różnych placach. No i na spacerniaku obok była jakaś zadyma, było słychać jakieś tam krzyki, potem jakiś taki cios pięścią w nos ewidentny. No i ponieważ wszystkie te spacerniaki są obserwowane przez funkcjonariusza, który tam ma budkę wartowniczą zwaną Kogutkiem, on wezwał tą służbę ochrony, która błyskawicznie przybiegła. Było słychać tylko takie, no takie miarowe kroki marszowe, takiego marszobiegu równego, dosłownie jakby Wehrmacht szedł, że tak użyję, nie, może nie do końca adekwatnego określenia, ale wiecie, co mam na myśli. Ja się przysunąłem do drzwi, bo te spacerniaki są zamykane na takie oczywiście metalowe furty, ale no, ta furta była taka chamska, stara, nie do końca się domykała i była tam szpara taka, że dosłownie można było dłoń wręcz włożyć, więc tam przybliżyłem oko i patrzyłem, co się dzieje. Przebiegli tacy właśnie panowie z białymi pałkami w białych kaskach. Wpadli na ten spacerniak obok i tylko było słychać takie łup, łup, bęc, o kurwa. I wynieśli chłopa tak zwanym chwytem transportowym. Oczywiście za chwilę w taki sam sposób wyjechał drugi, bo to wiecie, to nie jest przedszkole, tam się nikt nie pyta, a kto zaczął, a kto pierwszy uderzył, a o co poszło. Po prostu obydwaj polecieli gdzieś pewnie na jakieś tak zwane dźwięki, huki, czy różnie to nazywają. Czyli takie specjalne pomieszczenie, gdzie pracownicy służby więziennej mogą dać upust swoim emocjom, tłukąc osadzonego tak, jak tylko mają na to ochotę. No i właśnie do tego typu wydarzeń podobno bardzo często dochodziło w Tarnowie, ale jeszcze zostawię Was na chwilkę w niepewności. Jeszcze poczekajcie na opis tego, co się działo w Tarnowie, no bo przecież jeszcze wypadałoby powiedzieć, jak dokładnie jest wyposażona i jak jest sformowana taka jednostka. W ogóle geneza powstania takiej jednostki jest oczywiście starsza niż 2004 rok, bo w zasadzie wszystko się wzięło od buntów w zakładach karnych, które miały miejsce w Goleniowie i w Czarnem. Ja mówiłem o tym, o tych buntach w odcinku pod tytułem Bunt w więzieniu. Jak nie zapomnę, to wkleję Wam link w opisie albo gdzieś tam będzie na górze w karcie. No ale jeśli chodzi o skład i wyposażenie. Grupa interwencyjna składa się z dwóch sekcji po 8 funkcjonariuszy. No i każda z sekcji ma swojego dowódcę, czyli oni się poruszają takimi oddziałami taktycznymi. Oni są dyspozycyjni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mają swoją bazę, tak to powiedzmy, w każdym z zakładów karnych i są tam praktycznie gotowi do startu. Czyli oni tam są przygotowani już, praktycznie wyposażeni. Jedyne, co muszą zrobić, to tylko założyć i zapiąć kaski, chwycić za tarcze i mogą interweniować. No właśnie dlatego ta interwencja, o której Wam powiedziałem wcześniej, była taka błyskawiczna, ponieważ to nie jest tak, że
na dźwięk alarmu chłopcy dopiero się zaczynają ubierać, czy przebierają się ze zwykłych mundurów w jakieś tam stroje taktyczne, tylko oni są po prostu gotowi, no jak strażacy dosłownie, mogą wyskoczyć do pożaru w każdej chwili. Ciekawe jest to, w jaki sposób oni są wyposażeni, ponieważ minimalne normy uzbrojenia są ustalone przez oczywiście dyrektora generalnego służby więziennej, no i każdy funkcjonariusz, zwany również operatorem, wyposażony jest w broń krótką, w broń długą, która jest przypisana do każdego z funkcjonariuszy, natomiast to jest tak, że jak biegną na interwencję, to każda z tych grup ośmioosobowych posiada jednego operatora wyposażonego w broń długą, czyli w tym 16-osobowym oddziale są przynajmniej dwie strzelby. Strzelby gładkolufowe, powtarzalne. Oni są też wyposażeni w pistolety maszynowe, MP5 z reguły. Mają również granatniki i to jest ciekawostka. Wykorzystują granaty błyskowo-hukowe, dymne, łzawiące, mają paralizatory. No, oni są wyposażeni jak na wojnę z terroryzmem, bo czasami naprawdę do takich zdarzeń może dochodzić. Wyobraźcie sobie sytuację, że bunt podnoszą recydywiści albo na przykład dożywotniacy, czy ludzie, którzy są skazani na 25 lat pozbawienia wolności. Oni nie mają nic do stracenia. Bardzo często, dlatego ci funkcjonariusze naprawdę nie biorą jeńców, jak już interweniują. No co do zasady, oni wykonują wszelkie zlecone im zadania. No, oczywiście sprowadza się to do dbania o porządek w sytuacji, kiedy dzieje się coś szczególnie nadzwyczajnego. Oni również konwojują osadzonych, którzy wymagają jakiejś tam wzmożonej kontroli. Oni również zajmują się szkoleniami funkcjonariuszy na takich, powiedzmy, szeregowych z obsługi broni, chociaż strażnicy więzienni nie noszą przy sobie broni. Ja się z tym nigdy w życiu nie spotkałem. Oni noszą ze sobą tak zwane bezpieczne noże, kajdanki, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś miał ze sobą broń. Natomiast przypuszczam, że mają na wyposażeniu, w razie czego mogą skorzystać z jakiejś broni, która przypuszczam, że znajduje się w specjalnych jakichś szafach pancernych przeznaczonych do tego celu. Natomiast przypuszczam, że ze względów bezpieczeństwa oni nie noszą ze sobą broni, no bo pewnie nie byłoby to bardzo skomplikowane z punktu widzenia osadzonych, obezwładnić takiego strażnika, zabrać mu broń i steroryzować w ten sposób jakąś tam obsadę strażników, dlatego no pewnie ze względu bezpieczeństwa tej broni ze sobą nie mają. No ale właśnie funkcjonariusze GISW-u zajmują się między innymi również szkoleniami, czyli oni są najpierw szkoleni bardzo mocno, strategicznie i taktycznie, a później tą swoją wiedzę przekazują jakby dalej w dół. No co tu dużo mówić, jak nie ma o czym gadać. Po prostu, krótko mówiąc, jak się dzieje jakakolwiek zadyma na terenie zakładu karnego, to wpada Atanda, najpierw leje, a potem patrzy, czy równo puchnie i wynosi zawodników zgiętych w tak zwane chińskie 8, jak to czasami chłopaki mówili. No ale teraz przejdźmy do zakładu karnego w Tarnowie. Bo tak jak mówiłem z opowieści tego kolegi, o którym wspomniałem wcześniej, i jeszcze jednego, z którym rozmawiałem, no to Tarnów nie cieszy się dobrą opinią wśród osadzonych i uchodzi za, przynajmniej do niedawna uchodził za takie więzienie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Chociaż jeszcze raz powiem, my nie mamy w Polsce takiego podziału na więzienia lekkie, ciężkie, kolonie karne i o zaostrzonym rygorze. Są w różnych jednostkach penitencjarnych różne oddziały i w zasadzie w każdym więzieniu jest oddział zamknięty, jest oddział otwarty, jest oddział półotwarty, jest oddział dla recydywistów, jest oddział dla odbywających karę po raz pierwszy. Natomiast w niektórych zakładach karnych są takie jednostki, czyli jakby wyodrębnione oddziały, w których przebywają, jak to się nazywa fachowo, osadzeni mogący stwarzać poważne zagrożenie społeczne lub stwarzający poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. I w Tarnowie między innymi jest taki oddział. On nie jest duży, bo liczy sobie
około 30 miejsc, ale tam są tacy ludzie, którzy naprawdę nie są to mili chłopcy, mówiąc krótko. To są mordercy, to są gwałciciele, to są najgorsi przestępcy, jakich Polska, nasza ziemia nosiła. I oni naprawdę wymagają tego, żeby ich traktować jako osadzonych, szczególnie niebezpiecznych. To są ci, którzy chodzą w pomarańczowych mundurkach i mają literę N na plecach, czyli tacy naprawdę bardzo niebezpieczni, którzy często są kompletnie bezwzględni, często są całkowicie odklejeni od rzeczywistości, często przebywają w pojedynczych celach, stąd właśnie tak niewiele miejsc na takim oddziale. I stąd właśnie częste interwencje Atandy, dlatego że tam ci ludzie czasami robią zadymę o nic, w zasadzie tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę albo żeby coś się wydarzyło, bo ja znam relacje ludzi, którzy przebywali w pojedynczych celach na tyle długo, że po jakimś czasie już rozmawiali z pająkami albo z karaluchami, które się tam przemieszczały. No i taki człowiek po prostu ze względów bezpieczeństwa nie może przebywać z innymi, ale z drugiej strony jak on siedzi sam, to jeszcze bardziej dostaje świra i czasami na przykład potrafi walić, nie wiem, fikołem, czyli taboretem, chociaż z reguły to oni mają poprzykręcone wszystko do podłogi, no ale potrafi robić zadymę, walić w furtę, bo nie wiem, ziemniaki były zbyt mało posolone jego zdaniem, albo coś tam innego mu nie pasowało. No i żeby takiego człowieka uspokoić, to właśnie interweniuje ta specjalna jednostka, czyli Atanda. Po prostu wpada, z reguły pałuje i z reguły robi z takim człowiekiem porządek. No z tym, że każdorazowa interwencja tego oddziału przebiegającego po korytarzu wiąże się z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli wszyscy padli na glebę, bo inaczej pałą przez plecy i tam nikt nie pyta, czy wolno. Ci funkcjonariusze GISW, czyli GISy, oni są znani ze szczególnej brutalności. Ja czasami mam wrażenie, że to są ludzie, którzy wybrali sobie taki zawód, bo po prostu lubią się No wiecie, co mam na myśli. Bo o ile ktoś pracuje jako antyterrorysta, no to faktycznie, nie wiem, łapie groźnych przestępców, działa dla dobra ogólnego porządku i tak dalej. Natomiast Atanda, no jak już uspokoi takiego osadzonego, to bardzo często sama nie jest spokojna i bardzo często dochodzi do różnego rodzaju nadużyć. I tutaj właśnie jadę w kierunku zakładu karnego w Tarnowie. No bo wiecie, jak to jest. Jeżeli policjant na służbie przekroczy uprawnienia i komuś zrobi krzywdę, no to może zostać oskarżony przez tego kogoś o właśnie przekroczenie uprawnień. Jeżeli nawet jest to jakaś interwencja taka dosyć brutalna, siłowa, no to zawsze policja działa z osobą, która może się w jakiś sposób poskarżyć, zaskarżyć i tak dalej. No, oczywiście na mocy ustawy o policji policja może interweniować i wykorzystywać środki przymusu bezpośredniego, natomiast już po zakończeniu interwencji taki funkcjonariusz musi się liczyć z tym, że no jeżeli nie działał w granicach prawa, bo na przykład przekroczył uprawnienia właśnie, komuś zrobił przesadną krzywdę, no to będzie się liczył z konsekwencjami. Natomiast osadzony ma bardzo niewielkie możliwości, żeby się poskarżyć. No i nie zawsze, nawet jeżeli się poskarży, to zostanie wysłuchany, a przeważnie po prostu do takiej skargi zwyczajnie nie dochodzi. Osadzeni wbrew pozorom nie są głupi i doskonale zdają sobie z tego sprawę, że w przypadku takiej skargi będzie to po prostu słowo przeciwko słowu i to będzie tak, że oskarżony będzie się skarżył na warunki w więzieniu, no to jakby na starcie jest skazane na niepowodzenie, no bo przecież wiadomo, że nie będzie pisał listów pochwalnych, no to jest oczywiste. Natomiast ktoś się zainteresował w pewnym momencie, dlaczego akurat w zakładzie karnym w Tarnowie jest tak dużo skarg? No bo jeżeli wziąć pod uwagę to, że tylko
nie wiem, co któraś z kolei jest zgłaszana, bo większość jest po prostu, no, mówiąc kolokwialnie, olewane przez osadzonych. A tam w przeciągu 5 lat wpłynęło prawie 100 zawiadomień do prokuratury o nadużyciu siły i władzy przez pracowników służby więziennej. Na to w pewnym momencie ktoś się tym zainteresował i w październiku ubiegłego roku pojawiła się niezapowiedziana kontrola, a konkretnie delegacja Krajowego Mechanizmu Przeciwdziałania Tortur działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. No i cóż oni zauważyli? Otóż zauważyli, że więźniowie spędzają większość czasu w zawilgotniałych i zagrzybiałych celach z kątem sanitarnym o tak niewielkich rozmiarach, że w zasadzie nie mieści się tam miska z wodą i coś, co dla mnie jest trochę nie do pomyślenia, w celach nie ma umywalek. Więźniowie nie mają dostępu do opieki medycznej, takiej całodobowej. No i na jednego psychologa przypada 190 osadzonych. Szczególnie ciekawie mają ci właśnie z oddziału N, ponieważ tam pomoc psychologiczna jest w zasadzie całkowicie iluzoryczna. Psycholog stoi na korytarzu z dwoma funkcjonariuszami i rozmawia z więźniem przez kratę. No i w zasadzie te jej rozmowy słuchają wszyscy, którzy mają sprawne uszy w okolicy. Więc to jest w ogóle całkowicie bez sensu z punktu widzenia jakiejkolwiek opieki psychologicznej. Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ między innymi skargi, jakie wpływały, były na przykład takie. Zabrali mnie do dyżurki, rozebrali do naga, skuli kajdankami, odwrócili w stronę ściany i kazali robić przysiad. Dostałem kopa. Pół godziny kopali mnie po jądrach, nie mogłem oddawać moczu przez 6 dni. Albo skakali w kółku i bili mnie po twarzy, okładali pałką. No to są jakieś zeznania, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. No przecież wiecie, więźniowie mają naprawdę bogatą wyobraźnię i mogą sobie różne rzeczy wypisywać. Ale jak się okazało, ta komisja, która wpadła do zakładu karnego w Tarnowie, przejrzała monitoring, no i ustaliła mianowicie takie fakty. Na nagraniach z monitoringu widać było, jak strażnicy kładą na podłodze skutych kajdankami więźniów, następnie dociskają ich do ziemi kolanami, zdejmują bieliznę i dokonują w ten sposób kontroli. Używali również gazu pieprzowego wobec skutego więźnia w izolatce. Następnie przewieziono go do celi zabezpieczającej, gdzie przez 17 godzin leżał przypięty pasami do pryczy. Inny osadzony, również przypięty pasami do pryczy, leżał w ten sposób 16 godzin. W tym czasie oczywiście nie mógł jeść, nie mógł pić, nie mógł korzystać z toalety. No, członkowie komisji rozejrzeli się po więzieniu, wchodzili do cel, sprawdzali, jakie tam są warunki, rozmawiali również z osadzonymi, którzy ciekawe rzeczy opowiadali. Między innymi jeden z nich zeznał, że został wezwany do dyżurki, funkcjonariusze stanęli dookoła niego, bili go z otwartej dłoni po twarzy, uderzali pałką po całym ciele. Inny zeznał, że bito go drewnianym młotkiem do opukiwania krat. Ja już wam kiedyś mówiłem, że takie młotki oddziałowi mają przy sobie i wchodzą do celi i stukają w kraty, żeby sprawdzić, czy nie jest przypiłowana. No i takim młotkiem człowieka bito. Podbito mu oko, dosyć poważnie go poturbowano, no a żeby się z tych ran wylizał i żeby nikt nic nie widział, to dodatkowo spędził 11 dni w izolatce. Inny opowiadał o tym, jak wychowawca wezwał go do siebie i uderzył go z otwartej dłoni w twarz, od tak bez powodu. No i takich sytuacji tam było naprawdę sporo i sporo było oczywiście, jak już wspomniałem wcześniej, zgłoszeń. Natomiast te zgłoszenia, które trafiały do prokuratury, w 60% prokuratura w ogóle odmówiła wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.
Kolejne 33% spraw wszczęto i umorzono z braku dowodów, z braku świadków. Natomiast jedna taka sprawa zakończyła się faktycznie aktem oskarżenia funkcjonariusza służby więziennej, który to zdaniem dyrektora ówczesnego został zawieszony w pełnieniu obowiązków i toczy się przeciwko niemu postępowanie prokuratorskie. Więc wyobraźcie sobie, co musiał nawywijać, że faktycznie prokurator się tym tematem zajął, mimo tego, że jak słyszeliście, raczej prokuratora najchętniej umarzała tego typu postępowania. No i teraz wisienka na torcie, a mianowicie od kwietnia tego roku jednostka penitencjarna w Tarnowie ma zupełnie nowego dyrektora. Czyli no jakby wprost świadczy to o tym, że nie były to bajki z mchu i paproci, tylko prawdziwe wydarzenia, które musiały mieć tam miejsce i faktycznie delegacja Rzecznika Praw Obywatelskich z pewnością dopatrzyła się tam licznych naruszeń, ale to by się dokładnie pokrywało z tym, o czym ja słyszałem no, jeszcze dawno temu od kolegów pod celą, którzy mówili, że trafić do Tarnowa to po prostu zgroza i sromota, że tam jest naprawdę strasznie pod każdym względem. Więc wyobraźcie sobie, że mamy XXI wiek, że mamy w naszym kraju prawa człowieka i wiecie, czasami czytam komentarze, że no, tam kryminalistów to w ogóle powinno się jeszcze, nie wiem, gnojem obrzucić i najlepiej żywcem podpalać, no to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, bo jeżeli mamy mówić o jakiejkolwiek resocjalizacji czy jakiejś reedukacji i przywracaniu ludzi do właściwego porządku społecznego, no to nie możemy mieć w kraju miejsc takich jak zakład karny w Tarnowie, który w zasadzie hoduje potworów, dewiantów i kolejnych wywrotowców, bo jeżeli ktoś na kilka lat trafi do takiego miejsca, to wychodzi stamtąd, przypuszczam, znacznie gorszym człowiekiem niż zanim tam trafił. Ale może nie mnie oceniać. Ciekaw jestem waszej opinii na temat takiego miejsca jak zakład karny w Tarnowie i na temat brutalności niektórych strażników więziennych. Odsyłam w tym momencie was, co bardziej zainteresowanych tym zjawiskiem społecznym, do odcinka, który jest na tym kanale i jest to odcinek pod tytułem Eksperyment Zimbardo. Pewien znany psycholog amerykański na Uniwersytecie Stanforda wykonał kiedyś taki, przeprowadził taki eksperyment, podzielił studentów na dwie grupy. Jedna grupa miała być na niby więźniami, a druga grupa miała być na niby strażnikami i się okazało po bardzo krótkim czasie, że w tych strażnikach pseudo obudziły się pokłady takiej brutalności, o jakiej panu psychologowi się nawet nie śniło. Także no jednak coś w tym jest, że władza deprawuje. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli doczekaliście do końca, wysłuchaliście do końca, to podzielcie się tą informacją w komentarzu. Będę oczywiście bardzo wdzięczny za wszelkie słowa konstruktywnej krytyki. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie subskrypcje, a i też nie pogardzę symboliczną kawą w serwisie Buy Coffee. W ślad za wsparciem mojego kanału w tym serwisie możecie otrzymać, nie możecie, otrzymacie 60 dni dostępu do aplikacji BookBeat. Także chyba warto, bo 60 dni darmowych, no prawie darmowych, wystarczy kawa za piątaka i macie na 60 dni dostęp do kilkudziesięciu tysięcy świetnych audiobooków. Dobra, jeszcze raz dzięki wielkie, trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka, który jak dobrze pójdzie, to będzie jutro.